Jestem Kordian Tarasiewicz, urodzony w 1910 roku w listopadzie w Warszawie. Mój ojciec pochodził z krakowskiej rodziny, która się przeniosła pod koniec wieku do Warszawy, i w związku z tym ja się urodziłem na ulicy Nowowiejskiej, w miejscu, gdzie jest w tej chwili przebita ulica Waryńskiego, także ten dom rodzinny, powiedzmy, mieszkanie nie istnieje, ale jestem związany z tym, z tą częścią Warszawy, prawda? Plac Zbawiciela, Kościół Zbawiciela, Marszałkowska. No i pierwsze kroki w szkole, która była nazywana popularnie Szkoła Kujawskiego, bo dyrektor nazywał się Kujawski, ale nazwa szkoły była Szkoła Ziemi Mazowieckiej. Ona się mieściła na Klonowej ulicy, gdzie w tej chwili jest gimnazjum imienia Żmichowskiej. Moje stałe, prawda, peregrynacje do szkoły, no właśnie były tą częścią Marszałkowskiej od Placu Zbawiciela do Klonowej. No i te lata szkolne oczywiście zawsze się pamięta jako przeżycie specjalne. Koledzy, no, którzy niektórzy prawie od wstępnej klasy aż do matury dotrwaliśmy wspólnie. No, miałem kolegów takich dosyć znanych później osób. Kazimierz Rudzki, ten aktor, prawda, to był mój serdeczny przyjaciel. Stanisław Jankowski, Agaton, spadochroniarz, prawda, w czasie okupacji. Tadeusz Lot, taki działacz w rodzinie znanej lotów sportowej. Dzięki temu właśnie, może tej znajomości, że ojciec Tadeusza Lota był działaczem sportowym, myśmy bardzo szybko w szkole do sportu zostali wciągnięci. Wtedy Agricola była główną bazą, że tak powiem, sportu warszawskiego i sportu polskiego. Myśmy chodzili do Agricoli, żeby obserwować różnych tam sportowców, którzy grali w piłkę nożną, bo Polonia, ten klub, był od początku szalenie popularny w Warszawie aż do dziś dnia. Natomiast w Agricoli powstał klub tenisowy, dosyć ekskluzywny, także powiedzmy dla nas, tych młodych szczeniaków szkolnych, to nie było, prawda, dostępne. Natomiast ojciec Tadeusza Lota, który był właśnie zasłużonym działaczem wtedy w tych różnych związkach sportowych, umieścił nas, że tak powiem, doprowadził do tego, że sekcja tenisowa Legii, która była po drugiej stronie ulicy Myśliwieckiej w stosunku do Agricoli, przyjęła nas jako uczniów, jako pełno, że tak powiem, jako pełnych członków sekcji tenisowej, co było wydarzeniem niezwykłym, no bo myśmy nie byli pełnoletni. Nazywano nas tam przez starszych panów dzieciaki, prawda? Niemniej jednak połknęliśmy tą żyłkę i właśnie Kazio Rudzki, Tadeusz Lot i inni koledzy, Gutowski, żeśmy zaczęli tam grywać. No, mnie to wciągnęło może najbardziej z tej grupy kolegów, także stopniowo tam zacząłem uzyskiwać sukcesy, prawda? No, które potem, jak już w wieku maturalnym i pomaturalnym, to już były sukcesy takie nawet międzynarodowe. I od tego czasu aż do dzisiejszego dnia interesuję się bardzo tenisem, co się dzieje. I na świecie napisałem kilka książek na ten temat, które obejmują też właśnie te warszawskie sprawy tenisowe. Bo tak było, że słynni tenisiści polscy w tych latach 20. to nie byli z Warszawy. Był Ignac Łoczyński, który był poznaniakiem, Józef Hebda, który był lwowianinem, a Jadwiga Jędrzejowska, która największe miała sukcesy jako polska tenisistka, była z Krakowa. Także Warszawa była tutaj bardziej uboga w talenty tenisowe. Niemniej jednak, no, do dziś dnia bardzo miło wspominam te czasy i nawet jest taka sytuacja, że my się raz na miesiąc w kawiarni Astra na krakowskim przedmieściu koło Kościoła Świętej Anny zbieramy starzy, że tak powiem, działacze tenisowi, dziennikarze tenisowi, zawodnicy tenisowi, i wspominamy te dawne czasy.
dzięki temu można było jeszcze parę publikacji wydać, że właśnie te wspomnienia z tych czasów, księgi pamiątkowe na stulecie Polskiego Związku Tenisowego, na, przy innych okazjach. Są te publikacje z fotografiami, no właśnie dosyć cennym dokumentem. Jak się te stosunki z Niemcami już zdecydowanie popsuły i mowa była beka, prawda, 5 maja, to tutaj był na Legii mecz tenisowy Polska-Niemcy. I ciekawostka była taka, że w parach polskich wystąpił Paweł Roski, który był Austriakiem. Jak Niemcy zajęli Austrię, to on przyjechał, ale rodzina jego pod Lwowem mieszkała. Przyjechał do Polski i przyjął obywatelstwo polskie i wobec tego mógł wystąpić w barwach polskich. A ze strony niemieckiej był Roderich Menzel, Niemiec, który był sudeckim Czechosłowakiem, który został wcielony do Niemiec. Więc tacy przeciwnicy, którzy tak. Także napięcie było straszliwe, dlatego że temu, jak ten były Czechosłowak występował, to publiczność krzyczała haha, haha, bo prezydent, który skapitulował przed Hitlerem, był haha. Protektorat został, Niemcy, Czesi zostali wcieleni do Niemcy jako protektorat, prezydent haha. Także atmosfera była nieznośna i to bardzo przeszkadzało w sporcie. No, sport jest zupełnie inną. No i była taka rzecz, że przy jakiejś bardzo napiętej sytuacji na korcie wstała Ćwiklińska, bo ona przychodziła na te tenisa, bo teatr się już zbliżał, 7 godzina, bo maj to długi dzień, prawda? I wtedy jakby uciął. Ktoś krzyknął, niech żyje Ćwiklińska i wszyscy brawo wstali. I to było takie odprężenie polityczno-artystyczne, które mnie utkwiło jako wydarzenie, no, specyficzne.